ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do Nowego Tomyśla, gdzie powstaje wyjątkowy ser. Sery francuskie czy holenderskie są znane na całym świecie, ale my w Unii Europejskiej także mamy godnego reprezentanta. To wielkopolski ser smażony. Znajdujemy się w zakładzie, gdzie jest produkowany. Żałujcie Państwo, że nie czujecie tego zapachu. Jeszcze niedawno smażony ser robiło się w każdym wielkopolskim domu, ale ponieważ smażenie wymaga trochę trudu, mleczarnie zaczęły wyręczać gospodynie. To tylko jeden z wielu wielkopolskich zakładów, gdzie produkowany jest wielkopolski ser smażony. A kto wpadł w ogóle na to, żeby smażyć ser? Wszystko wskazuje na to, że to pomysł Olendrów, czyli kolonizatorów z Holandii, Niemiec i Bawarii. Byli gospodarni i mieli sporo krów, więc także nadmiar mleka, który trzeba było zagospodarować. Potrawa zadomowiła się we Wielkopolsce, zwłaszcza zachodniej i centralnej, a przepis na nią został zamieszczony w wydaniu Gospodyni Doskonała, czyli przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia z 1899 roku. Jaka jest historia wielkopolskiego sera smażonego? Bo w wielu regionach Polski ser smażony jest znany, ale tylko ten wielkopolski ma unijny certyfikat. Pierwsza wzmianka o serze smażonym na tych terenach to jest z roku 1899, czyli to już mówimy o ponad 100 latach. Jak najczęściej spożywany jest ten ser? Na kanapce, czy może do ziemniaków, do słynnych poznańskich pyrów? Wie pani co, wariacji kulinarnych sera smażonego jest bardzo, bardzo dużo. Sama jak pani powiedziała, kanapka, niektórzy rozpuszczają na ciepło, garnek w garnku, tak, jeszcze w domu, przesmażają. Niektórzy wkładają do mikrofali, niektórzy gotują zupy na bazie sera smażonego. Bardzo modne jest wytworzenie fondue sera smażonego, nie na bazie serów szwajcarskich, a na bazie właśnie naszego wielkopolskiego. Tych kulinarnych doznań jest bardzo, bardzo dużo i możliwości. Wielkopolski ser smażony wytwarzany jest zgodnie z przekazywaną z pokolenia na pokolenie recepturą. To produkt zarejestrowany w Unii Europejskiej jako chronione oznaczenie geograficzne. Wytwarzany jest w dwóch wariantach – naturalny lub z kminkiem. Produkt ten charakteryzuje się smakiem i zapachem pochodzącym od zgliwiałego i usmażonego twarogu oraz kminku. Wielkopolski ser smażony ma unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Czy zauważył Pan, że cieszy się on rzeczywiście sporym powodzeniem, na przykład podczas międzynarodowych targów? Tak, cieszy się większą rozpoznawalnością wśród klientów, w szczególności z Europy Zachodniej. W Polsce niewątpliwie podkreśla to prestiż i jakość wytwarzanego produktu dla samego chociażby producenta, a zatem też idzie dla konsumentów. Czyli większe zaufanie konsumentów, jeśli produkt ma taki znak? Zdecydowanie tak. Niepowtarzalne walory smakowe i zapachowe wielkopolskiego sera smażonego gwarantuje przestrzeganie wszystkich etapów produkcji przekazywanych w recepturach gospodyń domowych. Jak wygląda proces produkcyjny wielkopolskiego sera smażonego? Wbrew pozorom jest to produkt składający się w sumie z dwóch podstawowych składników, jakim jest twaróg i masło i przyprawy, sól, względnie wersja kwinkowa, kminek. Ale jest to produkt bardzo trudny do powtarzalności i do uzyskania wyjątkowej, wielkopolskiej jakości. Proces powstania tego sera jest skomplikowany i składa się z kilku etapów. Tak, składa się z kilku etapów. Najważniejsze to jest oczywiście mleko, bo od tego się zaczyna, czyli jest mleko od naszych dostawców, właścicieli spółdzielni, których skupujemy, przerabiamy, pasteryzujemy, następnie zaszczepiamy, wytwarzamy twaróg chudy, specjalnie, konkretnie przypisane do produkcji wielkopolskiego sera smażonego. I to jest jakby jeden taki bardzo ważny etap. I drugi, mielenie, dojrzewanie, czyli tam, gdzie zaczyna się całe sedno, ten charakterystyczny zapach. To jest jakby charakterystyka tego prawdziwego wielkopolskiego sera smażonego. Odbywa się proces gliwienia, czyli naturalnego rozkładu białka od 2 do 3 dni. Zazwyczaj jest to 2 dni, po czym odbywa się proces smażenia, czyli dodajemy kolejny sekretny składnik, jakim jest masło, też wielkopolskie. Smażymy to wszystko w kadziach, w wysokiej temperaturze i powstaje piękny, smakowity, wielkopolski ser smażony.
W Wielkopolsce oprócz wielkopolskiego sera smażonego unijne certyfikaty posiadają m.in. Rogal Świętomarciński, Kiełbasa Biała Parzona i Andruty Kaliskie.